Okej. Był i go nie ma. Taka rola gracza. A, komputer naprawia, tak? Ojej, on co chyba robił. Nie, on nie robił żadnej misji. On chyba tak o poszedł sobie tylko na Shoreline'a. Chyba dosłownie tak o. Nie wiem, wywalę mu to wszystko tutaj. Dobra, jeden grant zabity, można ginąć. Przynajmniej nie za zero. Zabiliśmy na tej ruletce jednego gracza, także. Strzelajcie teraz do mnie, strzelajcie. Dobra, trzeba pamiętać, że coś strzelało na willi tutaj koło sanitara. Jakieś tam strzały były. Ja bym sobie na tą willę najchętniej zobaczył od boku. Dobra. Teraz pytanie, gdzie będą gracze? Polżem się glebnął. Czy ja coś będę widział stąd? Chyba raczej nie. Nie, bo nie mogę się wyżej podnieść. To raczej nie. No nic nie ma, no. Jakaś taka cisza na tej mapie. Ogólnie ten Shoreline to jest taka bardzo cicha mapa. Służywy! Służywy! Ogólnie ta mapa jest taka cicha. Przeważnie wszystko się toczy jednak na resorcie. Wszystkie osoby jednak do tego resorta przeważnie biegną. Tam się wszystko wyjaśnia i praktycznie mapa jest potem taka trochę pusta, nie? A może skałka czekając na wybiegających z resortu? Znaczy, mogę zrobić coś takiego, że... Więcej respów chyba jest po tamtej stronie na resorcie, więc musiałbym gdzieś się przeczekać gdzieś w tamtej stronie. Czyli na tamtych skałkach gdzieś bym musiał siedzieć, żeby widzieć te osoby, które wybiegają z resortu w stronę, na przykład, nie wiem, willi. Bo jednak więcej jest tam spawnów, niż chyba tutaj mi się daje, po tej stronie.
Nie wiem, no nikt nie strzela w ogóle na mapie. Nie. Słyszałem, co słyszałem. Ciołanko, Mr. Hood, witam. Co tam u ciebie, jak tam Dzionek? Boż! Łee! Szedłem! Boże, ile w niego trzeba strzelać tamty. Bardzo dobrze, powiesz mi? To co tam takiego ciekawego się wydarzyło, że bardzo dobrze, co? Jak on to... Nie chciał zginąć tamten w ogóle chłopak ty. Gdzie to było w ogóle, co? To było gdzieś tam, za tą skałką chyba, nie? A jakbyśmy tak obiegli, to jest trochę takie głupie, ale w sumie może być dobre nawet, z jednej strony. A jakbyśmy wzięli i obiegli to wszystko i wyszli na plecy tamtemu. Akurat mamy dość wysoki sprint na wysokim poziomie, więc może się udać. Ciekawe, czy to jest ten koleś. Myślę, to jest ten koleś, który mnie... On postanowił zrobić to samo, co ja, czyli obiec to wszystko. Przyznaję się, zrobię dzisiaj, ale co zrobiłem, bo nie rozumiem.
Znaczy, poszedłem na makaronie i zdobyłem dwa lwy. I tam parę fajnych itemków, jak poszedłem na samym makaronie, także... Można powiedzieć, że z jednej strony zrobiłem. Ty, gdzie jest ten koleś? On tu gdzieś biegł. On ma wbieg do tych, do domku mi się zdaje wbieg. Arkadiusz, powiem ci szczerze, jest taki dobry pomysł, no, generalnie. Faktycznie, mogę go dogonić i się zapytać. Ej, panie, to ty strzelałeś? Jak mu powie, że tak, to go zabiję. Jak powiem, że nie, no to nie zabiję. Ale gdzie zniknął? No nie ma go. No nie ma typa, no. Nie ma typa. Podejrzane, bo słyszałem drewno. Nie wiem, czy to jest ten typek od nich tam. On by zrobił takie kółko? W sumie ja też robię takie kółko. Więc no, może byli w trójkę, no nie mówię, że nie, może byli w trójkę, nie? Dobra, czy ty, graczu, mi tutaj gdzieś kampisz jeszcze, co? Nie wiem, czekasz, kampisz. Czy jednak nie? Będzie pewnie finał takiej zabawy, że on już przelutował dawno tego swojego teammate'a i pobiegł sobie do wyjścia. Taki będzie finał tej zabawy. O! Albo i nie. Jakiś granacik tam poleciał w tej stronie, że... O! Biją się jednak. Czyli jednak jeszcze chyba nie koniec zabawy jest. Tylko gdzie to teraz było? Tu jest jeden typek zabity, ale to nie jest chyba ten, o którego mi chodziło. Bo ja zabiłem chyba typa tutaj, po tej stronie drogi. Tu jest jakaś krew, widzę. Tutaj jest krewka i to dość dużo tej krwi tutaj jest, widzę. Albo to ten może jest? Nie. Ten? Nie. Albo ten? Nie wiem, czy jakoś widziałem to z tą skałką? Mi się zdaje.
Chyba mi się zdaje jednak. Po granacie paść? No mógł teoretycznie. Tutaj widzę, pełno krwi jest tutaj. Więc tutaj ktoś musiał ostre krwawienie dostać. No ja tam rzuciłem 3 granaty. Ale nie wiem, czy koleś dostał, czy koleś nie dostał, nie? Nie wiem, albo to jest ten, którego... Nie no, tego tutaj, co tu leży, to ciało, tego nie zabiłem, bo ja strzelałem stamtąd w dół. On jest, kurde, no poza drogą, więc to jest nie mój na pewno kill. Na pewno to nie jest mój kill. Tu jest krewka. Jest jeden sposób, żeby to sprawdzić. Iść tam, nie? Doczołgał się? Też może tak być. Nie mówię, że nie. Ktoś tam strzela, no. Jezu, ty. Nogi prawie mi wybuchły, ty. Dobra, idziemy zobaczyć. Najwyżej będzie dętka, bo jakiś tutaj będzie kampił albo coś. Nieprzelutowany chyba. Chyba nie przylutowany, powiem szczerze, bo tam widziałem jego broń. Czybym zabił jego teammate'a po prostu z granatu? Żeby to tak właśnie miało wyglądać? Nie, no jest przylutowany. Nie, nie wiem. Już nie wiem, czy jest przylutowany, czy nie. No, trzeba tam podejść, zobaczyć, no. Czaj zobaczy, najwyżej będzie dętka i tyle, i tu innego zrobić. Pistolet widzę ma. Loot jakby cały jest. Gdzie jest jego teammate? Który też tu gdzieś był. Do niego granaty rzucałem. To teammate go zostawił? Tak o, po prostu. Albo siedzi, jest schowany i czeka, aż, nie wiem, podejdziesz do lutowania. Dobra, idziemy do lutowania, zobaczymy. Raz się żyje. Tygryskowa akurat się ucieszy z punktów dodatkowych, jak zginę. Także. Raz się żyje.
Okej. Się okaże, że ja zabiłem tego typa gdzieś. Jezu, nie strasz bocie, ty. Ty zwariowałeś. Boże święty, ty. Straszy człowieka. Się okaże, że zabiłem tego gracza. On leży od granatu gdzieś tam w trawie. Tego w ogóle nie widać. Albo dostał z granata i po prostu poszedł w kierunku wyjścia, bo granat mu zrobił tam kuku ładne. Dobra, ile zostało minut do końca? 26, tak? Więc teoretycznie możemy na resort podejść, zobaczyć, bo już 22 minuty po starcie serwera, więc jeżeli ktoś tam był na tym resorcie, to dawno już go nie ma. Tam nie powinno nikogo na resorcie już raczej być. Jeżeli coś tam nie przelutowali, to sobie dolutujemy. I tyle, no. A może coś ciekawego się wydarzy na tym resorcie jeszcze? Coś znajdziemy ciekawego? Ale wy dzisiaj mało piszecie, no, samego startu serwera, dzisiaj tego lajdika. Chciałem powiedzieć z serwera. To ja mam komentować, no. Idę se tutaj, koło helikoptera, o. Oj. Oj. To... Oj. Co mnie widział? Aha, ten bot mnie widział. No dobra. Tortille robisz. Ty, ale to zrób mi też, nie? Żeby nie było, bo to wtedy mi się jeszcze dla siebie tylko robisz. I dla Pawła? Rób mi też. Moje. A właśnie, żebym nie zapomniał, przecież gramy teraz mapę od widza, więc komendy są wyłączone, żeby nie było, nie? No to koleś się nadział. Co jego, to teraz moje. Tu się nalutował chłopak. No, raczej jego AWS-ki nie bierzemy, ale... To można zrobić. W sumie można jego AWS-kę zabrać. Nie wiem, czy to się uda. Nie. Ale tego truperka można wywalić, zrobić coś takiego. O. Ktoś biega.
Ale to będzie chyba ten bot, który tam biegał po prostu. Dobra. Załadowane. No dobra, to co? Idziemy chyba zobaczyć resztę pokoi, czy w ogóle tam jest co do otwarcia. Raczej tutaj wątpię, no bo gracze teraz mają raczej wszystkie kluczyki do tej mapy, więc raczej wątpię, że tutaj zostawili. Okej. To jednak chyba trzeba się przejść po tej mapie, bo jak widzę, koleś jednak lubi zostawiać rzeczy. On Shina za 300 tysięcy zostawił sobie o tak po prostu. Siemanko Haksy, witam. Cześć. To u ciebie jak tam, Dzionek? O, tutaj go nie było. Albo nie zdążył jeszcze tutaj podbiec. Może jakiś bitcoinik? No gdzie ty bitcoinik? Magnet może się przydać do sprzedania. Tu widzę lutowane, tu też lutowane. 316 lutowane widzę. Tu też. Końcówkę możemy zobaczyć sobie. Czyżby tutaj nie lutowane? Nie lutowane, dobra. Czyli nie wszystkie klucze widzę, koleś miał. Nie wszystkie. No jednak się opłacało tutaj przyjść. Proszę bardzo, jaka miła niespodzianka na koniec tego meczyka w sumie. Bo się będziemy zbliżać do końca. Taka fajna, taka trochę niespodzianka. Darmowy bitcoin. Czyli jednak trzeba zobaczyć resztę mapy, bo... Koleś widzę, nie wszystkie kluczyki miał. Albo dopiero po prostu przyszedł na mapę, nie? Albo dopiero przyszedł. Nie? Za resorcika i nie zdążył po prostu przelutować tego wszystkiego, nie? Dobra, lecimy dołem. A Dzionek leci? No to fajnie. Jak Dzionek leci, no to fajnie. Halo? Andrzej? Gdzie jesteś? Ła, hamuj się! Hamuj się! Co za bot? Mietek, no? Mietku! Nieładnie tak. Ale może dać coś ciekawego zamiar, co? No nie, to co mi to, po co to mi? Wezmę to, może się przyda. O, tuszonka. O, zjeść można w sumie.
SKS Power. To jest wszystko widzę otwarte, czyli tak jakby ktoś tutaj... O, czekajcie, wróć. Wróć na ZOT. To się może przyjąć do kraftowania. Tak jakby tutaj ktoś był, ale to może był bot, nie wiem. To mógł być bot, bo tutaj lubią chodzić, nie? Dobra, czyli te skrzydło przylutowane. No, obiadek trzeba zrobić, no, dokładnie. Okej, wiżu ich i nikogo nie ma, dobre. Dobra. Idziemy w dół zobaczyć, czy może czerwona karta zostawili. Czerwona karta, ty jesteś tutaj? Nie, jesteś. No to do góry, na trzecie piętro, może Lidixy zostawili. No, chyba jakieś farta w ogóle miałem, bo... Po 25 minutach przyjść na no tego na resorta i praktycznie nieprzelutowany on był, bo jednak koleś chyba nie zdążył przelutować wszystkiego, ale no, no trochę farcik, nie? To... no, także tego. Trochę farta trzeba mieć, tak? W życiu. Trochę farta w życiu trzeba mieć, bo... Bez farta to się nie da po prostu, no. Trzeba mieć farta trochę. Ale ktoś tu był, bo otwierali kluczem. Kluczem otwierali... ten... Do misji po prostu... Drzwi. Ktoś tu biegał, ale nie ma kluczy. Tu widzę też otwarte. Tu widzę też otwarte. Tu widzę też otwarte. No dobra, no czyli po tej stronie już byli, widzę. Ja w ogóle dzisiaj widziałem, a propos tego, co mówisz, Lolo, ja dzisiaj widziałem taki filmik na necie, jak koleś z kawem zabił jakiegoś typa i ten typek miał bitcoiny przy sobie, tam kartę chyba do graficzną tak samo, to wszystko miał przy sobie, nie? Poszedł do wyjścia do killi tam na interku, gdzie tą kartą się otwiera, nie? A z kawy tam wyjścia nie mają. I zamknął się, bo myślał, że go wyrzuci po prostu z mapy, nie? Zamknął się i go nie wyrzuciło tym skawem. I on tam został. Zamknięty i nie mógł wyjść po prostu, nie? No to trzeba mieć takiego trochę niefarta, powiem szczerze. Tam wchodził, no bo myślał pewnie, że wiesz, że go wyrzuci po prostu z tej mapy, bo tam jest wyjście, tylko że to jest wyjście dla PMC-ka, a on grał z kawem i pewnie zapomniał, że on gra z kawem, albo myślał, że z kawy też mogą tam wyjść, wszedł sobie do tego pokoju, zamknął ten pokój i nagle patrzy, siedzi zamknięty w pokoju, nie? Eps.
No, lucik na tej mapie, ale powiem szczerze, to wszystko kadraka wydropiłem po 25 minutach od startu serwera. Czyli, bo zabiłem kolesia na resorcie tam w środku, nie? Czyli kolesie tam byli, lutowali tam, bo otwierali kluczykami, ale nie otworzyli tych pokoi, co ja mam kluczyki, nie? Ja tam wbiłem Moonshine, karta graficzna i Tetris. Czyli zarobiłem tak w sumie karta graficzna 1 300 000, Tetris 700 000 to 2 miliony, Moonshine 300 000, więc 2 300 000. Samych itemów w kapie. Z lutowanego już resortu, bo on był lutowany. Także... Ciekawy meczek.